Hetman Zamość, Awia Świdnik dla gospodarzy. Podopieczni Czesława Palika grają w rundzie wiosennej bardzo dobrze, a w dzisiejszym derbowym spotkaniu nie dali żadnych szans Awi, dla której była to szósta ligowa porażka z rzędu. Przed spotkaniem obie drużyny zdawały sobie sprawę z wagi tego meczu. Zwłaszcza sytuacja Awi w ligowej tabeli jest bardzo trudna. W ostatnim tygodniu w Świdniku doszło do małego trzęsienia ziemi. Z funkcji trenera zrezygnował Marek Maciejewski, a jego następcami zostali Tomasz Giełzak i Wiesław Kołodziej. Ale ich praca ograniczyła się do jednego treningu. Maciejewski wrócił na trenerską ławkę na prośbę zawodników, ale zmiana jego decyzji nie wpłynęła znacząco na podopiecznych. Hetman potwierdził swoją wiosenną formę i pewnie pokonał dziś Awię 3-0. Pierwszego gola w tym meczu strzelili gospodarze tuż przed końcem pierwszej połowy. Jego autorem był Maciej Kleszcz. Tak stracona bramka podłamała nieco piłkarzy ze Świdnika. W efekcie w drugiej połowie zamościanie jeszcze dwukrotnie trafili do siatki rywali. Dwie minuty po wznowieniu gry w drugiej części było już 2-0. Tym razem Styrzeja pokonał Kiema. Ten gol sprawił, że zamościanie grali już dużo pewniej, a swoją wyższość potwierdzili w tym meczu, zdobywając trzeciego gola z rzutu karnego. Pewnym wykonawcą tego stałego fragmentu gry był Wachowicz, a działo się to na 7 minut przed zakończeniem spotkania. Hetman Awia 3-0 i o ile zamościanie mogą się już czuć w miarę pewnie, o tyle sytuacja Awi jest bardzo trudna. Oto komplet wyników 27. kolejki.